Witam Państwa. Jesteśmy w Rabczańskim Parku. Pięknym parku, tak przyznaję, ale parku, w którym ciągle czegoś nam brak. Tam daleko w tle mamy coś takiego, co niektórzy nazywają fontanną, a jest to zwykły wytrysk wody z rury, w której jest kilka dziur. A przecież już kilka tysięcy lat temu starożytni wymyślili coś takiego, co prawdziwą fontanną jest. Czyli jest to rzeźba. I z tej rzeźby woda się wylewa. Można takich przykładów znaleźć mnóstwo w świecie, szczególnie we Włoszech. Stare fontanny, które do dziś działają. Ale żeby takie coś zrealizować tutaj, to do tego trzeba wyobraźni i odwagi, i talentu. Proszę Państwa, te wszystkie trzy cechy posiadam na przykład ja. Zaprojektowałem taką fontannę przed laty tutaj. I co? Kiszka. Ale otrzymałem niedawno list z urzędu miejskiego. Po 2 miesiącach odpowiedź otrzymałem. Ja Państwu ten list przeczytam na antenie. Bo jest bardzo dla mnie satysfakcjonujący. Tak. Mówię to zupełnie poważnie. A mianowicie, w związku z Pana pismem, które wpłynęło do tutejszego organu w dniu tam 10 stycznia, odpowiedź nadeszła do mnie 11 marca. Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że 26 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami. To jest niezwykle ważne, proszę Państwa, bo chodzi o kulturę. W sprawie złożonej przez Pana propozycji dotyczącej budowy ogrodu Baśni Polskich. Na posiedzeniu komisji obecny był również burmistrz miasta Rabka-Zdrój. Pismo zostało odczytane oraz poddane pod dyskusję. Rada Miejska w Rabce-Zdroju, w tym członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami, wyrazili poparcie dla Pana pomysłu i to mnie satysfakcjonuje w zupełności. Jednak w związku z brakiem zabezpieczonych środków na tego typu inwestycję w budżecie na ten rok, teraz 2024, nie jest możliwa jego realizacja. Pytanie jest tylko, dlaczego nie zabezpieczono tych środków? Można było zabezpieczyć. Nie trzeba było odśnieżać, bo nie było zimy. To z tego zostało trochę środków. I można sobie odpuścić na przykład, nie wiem, szlaban na parking, czy załatanie jakiejś niewiele znaczącej dziury w chodniku. No, dziurę trzeba załatać. Informuję również, że w przypadku ogłoszenia naboru na dofinansowanie tego typu inwestycji, czyli nabór może zostać nieogłoszony. Zostanie złożony wniosek celem otrzymania dodatkowych środków. W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi, czyli odpowiedź może być negatywna, zostanie Pan poinformowany oraz zaproszony na spotkanie celem omówienia współpracy. Czyli, proszę Państwa, z tego nic nie będzie. Zbliżają się wybory, będą już za miesiąc, za niecały miesiąc. I nie wierzę w ogóle, żeby jakakolwiek moja propozycja, jedyna sensowna dla tego miasta, która mogłaby przyciągnąć do nas turystów, będzie zrealizowana. A sens tkwi w udekorowaniu tego miasta czymś, co się nazywa pięknem, klasycznym. Wymyśliłem ten ogród baśni. Powtarzam to z maniakalnym uporem od 35 lat już. W tym czasie, jak już kiedyś mówiłem, powstał zator na surowym gruncie, tam nic nie było, który przyciąga setki tysięcy turystów. Powstało Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, przyciąga mrowie turystów, a u nas w Rabce po prostu się nie da. Parki są wszędzie, w wielu miejscach płyną rzeki, tam są bulwary spacerowe.
I niekoniecznie trzeba jechać tu, można jechać gdziekolwiek indziej, żeby zobaczyć to samo, co tutaj jest. Ale można tutaj zrobić coś specyficznego. Coś, czego w ogóle w Polsce nie ma. Proszę się uczyć chociażby od Muszyny. Tam proszę pojechać, się przekonać, jak to może wyglądać. Brawo. Brawo. Nie ma pieniędzy, nie ma zabezpieczenia w budżecie, nie ma wyobraźni, nie ma strategii rozwoju, nie ma sensu, nie ma niczego, co by mogło spowodować to, że to miasto, które dumnie nosi ciągle tytuł nadany w czasach realnego socjalizmu, miasto dzieci świata, żeby to miasto stało się rzeczywiście miejscem, które przyciągnie do siebie turystów, a przede wszystkim dzieci, które mogłyby się tutaj bawić. Place zabaw z huśtawkami, z różnymi dziwnymi rzeczami takimi, są wszędzie. Ale tu, powtarzam z tym moim niegasnącym uporem, tu można zrobić coś, czego nigdzie indziej nie ma. Tylko trzeba się poniżyć do mojego poziomu, no bo ja mam tylko tytuł doktora sztuk pięknych i jestem zawodowym rzeźbiarzem. No uniżyć się do mojego poziomu. I starać się ze mną porozmawiać. Bo kimże ja jestem? Bardzo Państwa przepraszam za moje propozycje i za chęć pomożenia temu miastu, tej gminie, żeby w nim mogło być lepiej. Nie wystarczy tylko załatanie dziury w asfalcie. Tu jest kamera. Do zobaczenia Państwu.